Cześć, witajcie, tu Wenus Północy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy dzionek, piękny dzionek islandzki, jest 19 marca i mieliśmy już dzisiaj śnieg, mieliśmy, znaczy może nie zadymkę, ale taką szarówkę, ponieważ ten śnieg była taka czarna chmura, która nadchodziła nad Reykjavik. W tej chwili mamy przepiękne słońce, już Wam pokazuję jak wygląda. Takie mamy właśnie w tej chwili słoneczko. Widzicie, dzionek jest całkiem elegancki. Nic tylko działać. A tu mamy czarną chmurę, która znowu pewnie posypie nam śnieg nad miastem. Taka to jest właśnie islandzka pogoda, że nigdy nie wiadomo, jak się ubrać, jak się przygotować. Ubieramy się w wielkie czapy, rękawice, kurtki, wychodzimy, a tam jest ładnie. Albo jest bardzo ładnie, a wychodzimy, a jest zimno. Wieje, wieje zimny. Lodowaty wiatr. Cóż chciałam Wam dziś pokazać. Za dużo nie mam, mam cały czas bałagan. Ja wiem, że kochacie mój bałagan. Koleżanka ostatnio powiedziała mi, że jest to bardzo produktywne. Można inspirację czerpać ze swojego bałaganu. Bardzo Ci dziękuję, bo wiem, że mnie oglądasz. Ale ja w moim bałaganie mam tutaj rzeczy wystawione właśnie do wyrzucenia znowu następne rzeczy. I rozstaję się z moim obrazem. Ja Wam powiem, fajny obraz miałam, trochę wiocha, ale taki kicz. I właśnie tu mam ten obraz. Właśnie mam tutaj ten obraz. I nie wiem, co z nim zrobić. Czy go wystawić do sprzedania, czy po prostu go wywieźć, jak już mi tutaj nie stoi. Miałam ten obraz po to, że były ładne kwiateczki na nim namalowane, ale. Więc właśnie, jak chcę posprzątać moje mieszkanie, no to muszę go wystawić. Więc stoi przygotowany razem tutaj z innymi rzeczami, które są przygotowane do oddania dla, nie wiem, kogoś potrzebującego, kto będzie chciał sobie to wziąć. Proszę sobie to zabrać. No a tutaj papier, wiadomo, papier trzeba zbierać. No i dzisiaj też byłam na zakupach. Co ja ciekawego kupiłam, wam powiem, w polskim sklepie znowu. Byłam, kupiłam sobie kasze, różne ciekawe kaszki. Dokupiłam kaszę gryczaną. Bardzo zdrowa jest ta kasza. Może tak się ustawię, lepsze światło będzie. Kaszę kukurydzianą, znaczy mąkę kukurydzianą. I wiecie co? Na Facebooku wczoraj znalazłam przepis. Ktoś po prostu wstawił posta odnośnie robienia kurczaków à la KFC. Co prawda są gotowane w oleju, to znaczy gotowane, smażone w głębokim oleju i ja nie lubię takich potraw, ale samo to mnie zainspirowało, że można fajną skórkę zrobić na tego kurczaka, czyli po prostu dajemy dwie zwykłe jednostki, miarki zwykłej mąki plus jedną miarkę właśnie tej kukurydzianej i to obtaczamy, potem wkładamy to do wody, chwilę poleży, żeby to się dobrze namoczyło i jeszcze raz w tą mąkę i wychodzi coś super. Oczywiście mąka była z jakimiś przyprawami, których ja w tej chwili Wam nie powiem, nie pamiętam. I kupiłam więcej właśnie mąki jaglanej, mąki. Ale mi dzisiaj się język plącze, kaszy jaglanej. Kaszy jaglanej i Wam powiem, kasza jaglana jest bardzo zdrową kaszą, polecana właśnie antynowotworowo, także jedzcie tą kaszę. Trzeba ją namoczyć i później ja piekę ją, piekę. Gotuję piekę w piekarniku, pokazywałam Wam to w jednym z moich filmików. Dwie miarki wody, jedna miarka kaszy i wychodzi super, super ugotowana kasza jaglana, która jest Wam powiem smaczna. Trzeba ją najpierw wypłukać, żeby goryczkę z niej zmyć. To jest moja herbata, którą ja zawsze piję i tylko tą piję. Innej po prostu, inna mi nie smakuje. Najtańsza, najzwyklejsza, czarna herbata, którą właśnie sobie, kupiłam dzisiaj. Kupiłam buraki, no to buraki widzicie w siatkach tych nieplastikowych, buraczki. Co jeszcze kupiłam? O, orzeszki sobie niesolone. Ważne jest właśnie, aby jeść orzeszki, ale niesolone. To są orzeszki, które już są połamane i nie są właśnie solone. Chyba nie są solone. Tak, tutaj właśnie nie piszą, że o jakiejś soli, także nie, jest troszeczkę soli. No to akurat może trochę solone kupiłam, ale ważne jest żeby jeść niesolone orzeszki. Zdrowiej będzie dla naszego ciała.
kosteczkę toaletową Domestos, ponieważ w bonusie miałam do wyboru albo żółtą, albo niebieską. Też bardzo duży wybór kostek, tak? W Islandii w ogóle po płyn do naczyń sobie poszłam, ponieważ wiecie, mam dużo fery. Uwielbiam fery, ale trochę mi wysuszyły ręce. Chciałam kupić inny płyn do mycia naczyń, taki ekologiczny. No i nie było. Był tylko fery żółty, fery zielone i jeszcze jakiś najtańszy, najzwyklejszy, badziewiasty, strasznie płyn, także zdziwiłam się, że taki wybór duży był. No i kupiłam sobie dwa awokado, bardzo fajne awokado. Bardzo lubię jeść awokado, po prostu awokado, soli trochę i oleju i Wam powiem, fantastyczna sprawa, tak żeby sobie pojeść. Owszem, z awokado można robić dużo, dużo ciekawych innych rzeczy. No i ziemniaki, ponieważ nie odpowiadały mi ziemniaki właśnie, które można było kupić. Kupiłam kilogramowe opakowanie ziemniaków czerwonych. Jest to odmiana właśnie, która na Islandii jest po rozkrojeniu. Taki mały, śmieszny, czerwonawy kolor jest. Pokażę Wam, jak to wygląda. Rozkroiłam moje ziemniaczki, ale niestety tutaj są to ziemniaki, na których nie widać tutaj nic, także nie będę wszystkich rozkrajać. Ale często właśnie takie kółeczko widać, czerwono-różowe takie. I Wam powiem, te ziemniaki są bardzo smaczne. No, a ziemniaki właśnie można również piec w piekarniku i chyba wiecie o tym zresztą, co ja Wam mówię. Słuchajcie, dzisiaj czuję się ogólnie lepiej. Miałam się z Wami przywitać w sobotę na live'ie, ale powiem Wam, dopadła mnie deprecha. Bardzo złe samopoczucie. I po prostu siedziałam w domu i sama ze sobą się trochę męczyłam, także zajęło mi to w sumie do dziś, jest wtorek, żeby jakoś dotrzeć, dzień wyrwany z życiorysu, jak to się mówi, niedziela, poniedziałek u mnie jest. Nic produktywnego za bardzo nie zrobiłam, aczkolwiek zrobiłam. Zrobiłam bardzo dużo, ponieważ otworzyłam z powrotem mój drugi kanał 66 stopni i kochani, na nim będę starała się zamieszczać informacje dotyczące właśnie dla osób, które tu przyjeżdżają, mieszkają na Islandii. Chcę trochę to odseparować, ponieważ czuję się taka zaszufladkowana tą Islandią i tak naprawdę ja nie chcę, żeby mój kanał był o Islandii aż tak. Ja Wam chcę pokazywać, rozmawiać z Wami, uczestniczyć w różnego rodzaju tutaj właśnie live'ach i tak dalej. Wtedy owszem możemy rozmawiać o Islandii, ale takie informacje chcę, żeby one były bardziej dostępne, łatwiej do wyszukania, żeby to było, żeby po prostu ludzie mogli trafić. I to powstało tam, 66 stopni. Wejdźcie tam, link będzie w opisie tu kanału, pod filmem, tu sobie zobaczycie. Zobaczcie po prostu, co tam jest, jeżeli Was to interesuje, albo chcecie oglądać, co ja tam będę nagrywać. Koniecznie zasubskrybujcie oczywiście kanał, jest to nowy kanał, nie ma dużo subskrypcji, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli po prostu zasubskrybujecie i kliknijcie ten dzwoneczek do zażegania, powtarzany przez wielu tutaj youtuberów, kliknijcie dzwoneczek, jak mantra już będzie taki wyprodukowany, kliknijcie dzwoneczek. Ale tak, kliknijcie dzwoneczek, dlatego że właśnie YouTube wtedy Wam będzie pokazywał na głównej stronie, że film jest. I tak samo tu na Wenus Północy kliknijcie dzwoneczek. Pamiętajcie o tym, że jest to ważne. Nie, jest to ważne i jest naprawdę miło. Ja wiem, że lubicie mnie oglądać albo nie lubicie mnie oglądać. Po prostu ja się cieszę, że robię to dla Was i właśnie chcę to trochę odszufladkować z mojego właśnie tutaj wenusowego życia, bycia, bardziej tak po prostu technicznie i tak dalej. Dobrze, kochani, Islandia, wszystkich witam, ale właśnie miało nie być już o Islandii, widzicie? No Islandia będzie zawsze, całe życie ze mną i niestety nic na to nie poradzę. Islandia jest w moim sercu, Polska również i po prostu jestem ani tu, ani tam. Jestem takim po prostu nie wiadomo czym. To byłoby na tyle, ja idę do garów, sobie coś przygotuję do jedzenia. Dzisiaj również wrzucam ciekawy filmik o tym, jak jeździć po Islandii, czy turystycznie, czy w ogóle po Islandii, nie po Reykjaviku, po Islandii, jak jeździć samochodem, na co zwracać uwagę, na jakie w ogóle rzeczy trzeba być czujnym i tak dalej. Koniecznie wejdźcie i obejrzyjcie tam ten filmik. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!